Welcome to Jurassic Park. No tak, bo znowu komentarze z cyklu: ej, ale przecież jesteś w domu, po co ci ta czapka? Dla żartów. Tu właśnie. No bo w sumie przyjrzymy się płycie, która... No i od zespołu, który przestaje już absolutnie kryć z tym, że jest poważnym zespołem. Mowa tu o wspomnianym już przeze mnie wcześniej przy recenzji Maneskina Dinozaur od Fury of the Deadman. Jeżeli nie znacie Fury of the Deadman, spoiler, macie zajebiste dzieciństwo! No bo jak chyba wszyscy wiemy, Fury of the Deadman to kanadyjski zespół, który no raczej swoją złotą epopeję miał w latach 2000. No dobra, może pierwsze dwie płyty, no, sukcesu nie zawojowały, ale już trzecia o nazwie Scarcet Souvenirs, no wiecie, z dość obrzydliwym utworem, jakim jest Bad Girlfriend, który już w latach świetności był zbereśny, a dzisiaj... Nie wiem, czy to nawet nie podchodziło trochę pod mizoginię. Nie, ciężko to powiedzieć, ale utwór zestarzał się fatalnie. I chyba każdy kojarzy Bad Girlfriend, który chyba wygląda tak, jakby napisał to czarnopilowy człowiek, który nienawidzi kobiet. No ale okej. No potem jednak były lata 2010. Tutaj już Fury of the Deadman no, dobrze se no, nie radził. No jakby na to nie patrzeć, wręcz radzili sobie fatalnie. No bo jakoś o kolejnych płytach tego zespołu z tamtych lat, no nie było słuchu ani widu. Aczkolwiek już wcześniej zaczęli w latach 2020, no od albumu, który się nazywa Say Nothing. Czyli albumu, który ku zaskoczeniu nikogo już troszkę się wybił rozgłosem, jednakże no, został bardzo zmasakrowany przez recenzentów. Tutaj zespół wtedy jeszcze wcześniej w 2017 przez jakiś czas przebrandował się na Teory po prostu. Tak jakby ludzie byli aż tak głupi, że no wcale przebrandowanie nazwy nie oznacza to, że nagle mamy inny produkt. Nie, mamy to samo gówno. No i właśnie w najnowszym Dinozaurze właśnie przebrandowali się znowu na Fury of the Deadman. Tak, oczywiście tak, Say Nothing był tutaj nieco poważniejszy, sił się na coś poważnego, no chociaż sam tytuł sugeruje raczej, że nie mieli nic ciekawego do powiedzenia. No i w sumie tak było, no zarzucano nudę, no i w ogóle ta płyta często lądowała w tych najgorszych albumach 2020 roku. Aczkolwiek Dinozaur? Tutaj twórcy już mówią wprost, my tu nie jesteśmy poważnym zespołem, my tu jesteśmy tym butrockowym zespołem, który tworzy rozrywkowe rzeczy. No i właśnie w takich konwencji jest utrzymany nasz Dinuś. No i rozbierzemy sobie Dinusia na czynniki pierwsze. Zobaczymy szkielet tego całego Dinusia, no jeszcze skórę, mięśnie i tłuszczyk. Motyw koszulki nie bez powodu wybrany, no bo to jest druga koszulka, jaką posiadam z jakimś śmiesznym, czy tam, no memicznym, troszkę hasełkiem z tyłu. O, tak swoją drogą, to ta koszulka jest jeszcze dostępna w Imperkonie, tylko w innym kolorze. Na koncercie akurat sprzedawali takie morską zieleń.
sumie bardziej ona pasuje do motywu w tej koszuli, bo jest taka faktycznie letnia. Ale dobra, przejdźmy. No i tutaj, jak możecie chyba się skapnąć też dla memiczności tego, tej recenzji, po prostu skowerowałem po prostu no takim powłoczką, taką termowizyjną, wiecie, to jest taka, takie ubranko na piwko, żeby właśnie ono było ciągle zachowywało swoją zimną i jakby co, to spoiler, to jest porter z cieszyńskiego zamku. Goblin's vibes, powiem szczerze, skoro pijemy portera. Tylko zakoszulkowanego w Pirate Baya, żeby nie było, że był sponsoring, ale do rzeczy. No pierwszym utworem jest tytułowy dinozaur. Właśnie, czy tam dinosaur. Właśnie. No i tutaj można przyznać, że Fury of the Dead Man tutaj próbowało jakimś cudem no nie brzmieć jak typowy budrok, czy tam duporok, wiecie, rok z dupy i pizgany, puszczany w radiach, tak, na takich radiostacjach jak Antyradio. Ten taki... To rok, który wycieka właśnie z tej tytułowej dupy. Wiem, wszyscy wiemy, bad oznacza dupa, pupa. No wiecie, o co chodzi, ale mówię duporok, bo nic innego, tak żeby nie traciło to oryginalnego sensu, no właśnie mi nie przynosi. Chodzi więc, no duporok akurat najbardziej pas oddaje temu, czym jest właśnie cały budrok, czyli właśnie rok pod radia, który właśnie ma być pod mainstream taki bardziej, właśnie pod radyjka, no ale wiadomo, jest to bardzo często no gówniane. No błędem z budrokiem jest taki, żeby no wszystkich tam do jednego wora nie wrzucić. No ale akurat Fury of the Dead Man do budroka należy. No bo nie bez powodu, niektórzy nazywali ich wtedy drugim Nickelbackiem. No i tak, no i żeby właśnie nie było takiego aż tak budrokowego, takiego duprokowego vibe'u, dodano bardziej takie brzmienia, które miało przypominać taką prehistorię. No wiecie, w tych czasach, w których no tam uga śpiewano i walono w kamienie, no jakieś tam pojawiają się sample, które mają no przypominać właśnie takie prehistoryczne czasy, epopeje jaskiniowców, uga dżuga. Szkoda, że oni sami nie ubrali się w jaskiniowe ciuchy, bo w sumie to jest taka prostacka muzyczka dla mało wymagającej kontenterii. No tutaj, tak jak mówię, w odróżnieniu właśnie od Say Nothing, to trzeba przyznać, że tutaj nie próbują akurat udawać czegoś mądrego, no to trzeba przyznać, że oni po prostu robią taką gównianą, głupkowatą muzyczkę, no z typowo głupkowatym tekstem jak ja jestem niczym dinozaur. I jeszcze z głupkowatym, jak but z lewej nogi teledyskiem, gdzie pojawiają się oczywiście takie, no, dinozaury, takie stroje dinozaurów, które wcale nie wyglądają jakby były wyrwane prosto z memów. No to z prehistorii przechodzimy do starożytności, a mianowicie mowa tu o Medusa Stone. I tak ten stone się nie pojawia, bo w refrenie jest motyw właśnie, że o, ta meduza zamienia w kamień, wiecie o co chodzi. To jest z mitologii greckiej, że o, jej zbrok meduzy sprawia, że stajesz się kamieniem. Hansenet oczywiście, no, konstrukt trochę utworu przypomina troszeczkę mi Gangsta Paradise świętej pamięci Coolio, więc pomyślałem sobie, że to nie jest Gangsta Paradise, tylko w jakiejś rockowej, budrockowej stylistyce, ale nie, to jest autorski utwór, tylko z jakiegoś powodu linia melodyczna za bardzo przypomina Gangsta Paradise. Czy troszkę miesza się to ze Skyfallem? No ma takie dziwne struktury, powiem szczerze. Utwór Sick dla odmiany jest tutaj family friendly. Próbuję momentami przypominać takie twory jak A Day to Remember. Ups. Wcale to nie jest żadna autoaronia, okej? Ale no tak, bo ten utwór dla odmiany jest tu bardzo cukierkowy. Bardziej cukierkowy niż nie jeden pop-punk, powiem szczerze.
Ta słodycz. Przecież to mogło być nowe intro do Family Friendly utworów, bo to przecież to jest takie słodkie w smaku, jak na utwór, który się nazywa Chory, kurde. No bo wiecie, sick. A tutaj dostajemy cukierkowe gówno. Powiem wam. No i tutaj właśnie po trzech utworach można trochę zauważyć, że płyta nie jest spójna. No wiecie, mamy prehistorię, starożytność oraz cuksy landrynkowe. Make it if we tried, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Boże, za dużo cukru, powiem. To właśnie, tak powiem szczerze, można tak opisać utwór, który się nazywa Two of Us, stuk. Bo powiem, że jeden od drugiego cukierkowy. Wyobrażacie sobie na przykład pomieszać sobie Slipknota z RJR-em? No bo ja mam wrażenie, że ja kocham to, te przesłodzone dźwięki, które są bardziej słodkie niż nie jeden słodycz. Boże, już Snickersy są przy tym solone i pieprzone, tak jak do obiadu. A tak to masz tu cukier w uszach po prostu. I ci się wysypuje ten cukier, po prostu wręcz twój wosk się skarmelizował od słuchania tych obu utworów, które są ultra cukierkowate. No oczywiście ten ma jeszcze ten urok tego duproka, czyli wiecie, tego spontu z dupy brzmienia właśnie. Tylko że jeszcze doprawione właśnie tym cukierkowym grańskiem a la RJR, czyli idziemy jeszcze słodsze brajony. Tak, bo jest na różnicę, pop-punk jest już nawet mniej słodszy, bo przynajmniej w pop-punku to są ostre brzmienia. Ba, a taki A Day to Remember to jeszcze miesza to z metalcorem, dzięki czemu mamy równowagę słodyczowo-ostrościową właśnie, a tu słodycz! Cukier! Trzeba to zapić czymś gorzkim! No i tak, tym razem no porter się skończył, ale no trzeba czymś zapić, a porter, jak wszyscy wiemy, jest przeważnie ze słodką nutą kawową, wiecie, to trzeba sięgnąć po klasyczne białego palnanera, coś bardziej komercyjnego, wiecie, takie bardziej goryczkowe wetony. Bardzo cukierkowych brzmieniach przeszło coś dla odmiany bardziej no przypominającego jednak muzykę rockową czy tam budrunkową właśnie. Mowa tu oczywiście o kolejnym promo singlu, który się nazywa Ambulance. Tak wiem, dawno nie było tego utworu, ale wiadomo, z czym się kojarzy Emblem. Zresztą swoją drogą to chyba naprawdę adekwatny utwór po tym, jak pierwsze cztery utwory powodują mimo wszystko, że chce się wzywać tą karetkę. Nie wiem, może jeszcze weźmiemy Krankenwagen! Angiel niemiecki jest tak memiczny, bo szpital u nich to się nazywa Krankenhaus! No, ale jeśli o to chodzi, to dla odmiany ten utwór już jest, no, już nieco bardziej rockowy, mniej cukierkowy, mniej radiowy, nieco, no, znaczy nie jest dalej radiowy, ale no nie jest na szczęście tak cukierkowy jak te poprzednie dwa. A na dodatek dostaliśmy bardzo ładny, całkiem ładny wirtuzer, wiecie, taki wirtuzator, żeby, wiecie, było co puszczać na YouTubie, żeby nie było to tylko pusty dźwięk, tylko jakaś wizualizacja. No i dostaliśmy całkiem zabawną wizualizację, oczywiście przedstawiającą dinozaura jeżdżącego na karetce! Do Krankenwagena się po...
jeździł, powiem szczerze. Samotwór no, wypada całkiem dobrze, no jak na standardy bitrocka, i w sumie to chyba jest jedyny utwór, którego w miarę da się słuchać. No bez jakichś szałów. Jak na razie, no bo to jest ta połowa płyty, a dopiero w połowie pojawia się coś, co no nie jest słodyczowym żygiem a la RJR. Znowu troszeczkę wracamy do przesłodzonych rzeczy, no bo kolejny utwór jest dla odmiany balladką, o dziwo balladką tylko, i nazywa się Sideways, który oczywiście, no, ma tu dużo balladową strukturę, no i jest zaś mniej przesłodzony. Mam nadzieję, że nie będzie tu dużo cukru, bo ja się od tego cukru się zżygał. No wiecie, jak to było w Anthemie? Czy ktoś zadzwoni po egzorcystę? No dobra, no może nie po egzorcystę, albo może jakąś radiostację, albo jakiegoś brodacza ze spędu motocyklowego w Koszalinie, no bo przygotujcie się na odmiany dla utwór, który dla odmiany nie jest znowu cukierkowy, tylko to jest znowu utwór spod takich spędów motocyklowych. Nazywa się... Get in line, właśnie. Tak, no tutaj już czuć taki bardziej konstrukt takiego typowego utworu dla brodatych motocyklistów, wiecie, coś pod spędy motocyklowe, żeby wiecie, było ostro, mocne i tak dalej, no bo ten utwór chyba tylko do tego się nadaje. Właśnie pod te słynne spędy motocyklowe. I tu czuć ten klimacik właśnie tych koszalinowych czy innych spod Konstancina, no właśnie spędów motocyklowych, których ludzi, którzy właśnie chcą być alfą i omegą, jeżdżąc właśnie na motocyklu marki Harley. A, z lekkim zacięciem ripofowania Every Log od Foo Fighters. You are just fucking ripping off of Foo Fighters? Więcej słodyczy! Bo wracamy znowu do cukierkowego Grańska! Yeah! Head in the Clouds to w ogóle znowu jest to taka słodyczowo pość, że... za dużo cukierkowego Grańska, no... W tym dinozaurze jest, nie wiem, czy ten dinozaur jest z cukru? To jest jakiś żelkowy dinuś? Nie wiem, co to kurwa jest, powiedzcie mi szczerze, ale wygląda to jak przesłodzone gówienko pod radyjka, więc nóż pamać. Kolejny utwór, który się nazywa Hearts to Wild, jest oczywiście no, lekką balladką, która oczywiście dla odmiany nie jest super cukierkowa, z takim lekkim westernowym dla odmiany klimacikiem, więc to już jest jakieś odbicie tego. I tak swoją drogą środki ciężkiego przymusu się skończyły, ale może to nawet i lepiej, bo już się i tak zbliżamy do końca tej płyty. Więcej cukierków, bo kolejny utwór to
Znaczy ostatni utwór to Summer Law Song właśnie. Czyli znowu tutaj autosugestia, że to będzie takie typowo radiowe, typowo cukierkowe, no i wiesz, jeszcze letni przebój. Przecież dopiero mamy wiosnę. Więc to bardziej XD trochę, powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że tutaj ogólnie jest tutaj wszystko, co ma typowo letnia piosenka dosłownie, no. W sumie tym razem to już twórcy się nie kryją, że są leniwi jak kutafony. Ale podsumowując, no Dinozaur to jest taki dziwny przypadek bardzo dziwnego niej płyty, która no nie jest jakoś spójna. Zresztą nawet jak nie są te elementy inne, no to dalej, no to się nie trzyma kupy. Plus jeszcze za dużo cukierkowego grańska, ala LJR. Momentami nam lekkie Day to Remember się tu też kłania. Znowu chyba muszę, tak. Nie wiem, po co ja to robię. A jak wiadomo, no... Wszyscy wiemy, no też jednak ta płyta raczej się tym razem odbije szerokim echem, bo ona tak jakoś nie zapada. Zresztą jeszcze atutem tej płyty jest to, że ona jest krótka, bo jest na 34 minuty, więc no jest to to do zapomnienia raczej płyta, czyli wiecie, na jedno popołudnie zanim się zacznie i zresztą sama płyta w odrównaniu do Say Nothing no jest mniej szkodliwa, no bo tam wszystko tam trochę ulatuje. A na dodatek na szczęście teksty nie ocierają się o politykę i nie próbują być poważne, bo dostajemy po prostu typowy duporok z typowym vibe'em takich durnowatkowatych tekstów, czy oczywiście vibe'u radiostacji typu antyradio. Więc chyba ja nie wiem, jak ocenić 1 na 10 straczenia, ale 1,5 na 10 to już jest jedyna taka rekomendata, która powoduje, że no rzeczywiście nie jest to na... no, że nie jest to jakieś super chujowe, ale jest dalej super chujowe w sumie, bo w sumie będzie to już chyba moja topka, ale póki co jak na razie nie znalazłem jakichś chillowych albumów, nie wiem co tam jeszcze później wymyślę, ale jak na razie no chillowych albumów jak na razie jest mało w moim otoczeniu. No wiem, że pewnie coś Attila szykuje, więc poczekamy, aż się coś rozwinie, może będzie nowy album i będzie przynajmniej z czego się ponarzekać i ponaśmiewać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.